naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go. Jak co piątek w kanale sportowym przyglądamy się temu, co dzieje się na zapleczu Ekstraklasy. Magazyn Pierwsza Klasa, witamy, dzień dobry. Stałe grono eksperckie, trener Marcin Sasal, dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Grodzicki. Dzień dobry. Szymon Janczyk. Witam, dzień dobry. Zdradzimy, co się działo jeszcze tutaj 30 sekund temu? Za kulisami, słuchaj. Bufet, drodzy państwo. Szymon Janczyk, który dopiero wrócił z Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj do nas jedzie z Bydgoszczy, a jadł przed momentem, jakie? Hinduskie jedzenie? Indyjskie jedzenie, tak. Indyjskie jedzenie. Musi być różnorodność. Na to, że będzie w stroju regionalnym z wyjazdu, ale niestety. Kratkę. No byłem w saudyjskiej telewizji, ale pożyczyli mi marynarkę zamiast tego swojego okrycia, więc tam też europejski styl zawitał. Ale śledziłeś pierwszą ligę z Półwyspu Arabskiego? Obejrzałem w całości tylko jedno spotkanie, obejrzałem Stal w całości Rzeszów. Dla nich warto nawet z Arabii Saudyjskiej włączać mecze, natomiast śledziłem gdzieś skróty, troszkę rozmów też odbyłem, bo trasa Bydgoszcz-Warszawa jest długa, więc cały czas jestem na bieżąco. No to bardzo dobrze, za moment będziesz miał okazję to udowodnić. Panowie, tradycyjne pytanie do was. Z tej kolejki numer 14, jaka za nami, jedno wydarzenie, które wy zapamiętacie. No na pewno jeśli chodzi o poziom meczu, to Rucharka. Myślę, że bardzo dobry. No i super duet Hajdary-Czubak. Mm-hmm. Dwie akcje, klasa, było co oglądać. Rafał? No ja przede wszystkim chyba mogę powiedzieć. Chciałem powiedzieć też o Ruchu i o Arce, ale ja wysunę naprzód mecz Resowi w Chojnicach, gdzie to nie był taki oczywisty mecz dla nich, a potrafili mimo... ciężkiej sytuacji w pierwszych 45 minutach zagrać dosłownie kilka minut, tak, aby wywieźć stamtąd trzy punkty. Szymon, to jakieś... Może żeby było różnorodnie, no to też wyróżnię ten mecz Chrobrego z GKS-em, bo to jest kolejna odsłona tej sinusoidy GKS-u, który potrafi i wygrać 4-1 i przegrać 4-1. Jest jeszcze jeden taki zespół, o którym dzisiaj chcę pogadać, że jest chyba najbardziej nieprzewidywalny w lidze. O kim mowa? Możecie już mieć z tyłu głowy, za momencik sobie do tego przejdziemy, a teraz zobaczymy wyniki tej 14 serii gier. Jak to wyglądało, bo działo się naprawdę dużo, kilka meczów naprawdę interesujących. Na czele z tym, co powiedział trener, bo jednak mecz Ruchu z Arką dostarczył nam nie tylko 6 goli, ale przede wszystkim fajny poziom sportowy. Oprócz tego spotkania, jeden mecz jeszcze, który tak bardziej waszą uwagę zwrócił. No, Szymon, wiem, Stal Rzeszów od Opole. Tak, oglądałem. No, też było na co popatrzeć, dlatego zawsze bezpiecznie włączyć Stal Rzeszów, jeśli ktoś chce zobaczyć takie dość intensywne, ciekawe widowisko. Przy okazji też troszkę kartek, troszkę nerwów. No i też zmiana trenera w Opolu, więc faktycznie ten mecz troszkę konsekwencji za sobą pociągnął. No jeszcze mecz pod Beskidzia Zagłębiem. To też był mecz, gdzie do ostatniej minuty trzymał w napięciu. I to też mogliśmy zobaczyć w tym spotkaniu dużo jakości piłkarskiej. Mhm. Ale też parę kontrowersji, no. Jak zwykle. O, zaraz będziemy je tutaj rozbijać na czynniki. Coś dziwnego pierwsze. Się wydarzyło. Tabela wygląda następująco. Puszcza Niepołomice na czele. No to nie jest historia, której byśmy się spodziewali. Aczkolwiek już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że Puszcza zadziwia nas w tym sezonie. Punkcik obecnie więcej niż Ruch Chorzów. Podium zamyka obecnie Łódzki Klub Sportowy, Arka, GKS, Stal Rzeszów. No właśnie, Stal Rzeszów jest już na miejscu barażowym, więc to też jest kapitalna historia. Panowie, przechodzimy sobie do pierwszego spotkania. Chronologicznie Chojniczanka grała z Resowią. My już o tym meczu sobie zaczęliśmy mówić, Rafał, przed wejściem na antenę, że Resowia się nie zatrzymuje i zastanawiałeś się, kiedy oni się zatrzymają. No jeszcze nie teraz. No nawet parę dni temu się jeszcze nie zatrzymali. Pokonali w Pucharze Polskim ekstraklasową Krakowie, więc tak. Jak idzie, to idzie. I też z Szymonem rozmawialiśmy i Szymon też w sumie fajną rzecz powiedział, że trochę Resowi teraz oddaje ten fart, którego nie mieli na początku sezonu. Bo okej, gdzieś tam były mecze, gdzie grali słabo, ale też stwarzali sobie sytuacje, których nie potrafili zamienić na gole. A teraz co nie strzelą, co nie dotkną, to zamienia się to albo w bramki, albo po prostu w trzy punkty. Yep. I w tym spotkaniu Chojniczanka, która od kilku meczów gra trochę inny futbol. Chcą dominować, chcą utrzymać się przy piłce. Znowu 45 minut były właśnie Chojniczanki w takim stylu, gdzie prowadzili grę. Resowi ja mam wrażenie, że fizycznie nie było na początku spotkania, no ale generalnie to szczęście dopisało, bo
Resowia wychodzi na drugą połowę, stwarza sobie dwie sytuacje i wyciąga z tego maksa, więc myślę, że po pierwsze szacunek za pierwszą połowę dla Pindrocha, bo on był takim bohaterem tej drużyny w tych pierwszych 45 minutach. Chojnczanka co prawda nie miała takich mnóstwo sytuacji stuprocentowych, ale była groźna i Pindroch za każdym razem stawał na wysokości zadania. No i myślę, że w przerwie dużo w szatni się wydarzyło. Na pewno były jakieś korekty, które spowodowały to, że między 60 a 62 minutą Resowia strzeliła dwie bramki i de facto załatwiła sobie w ten sposób trzy punkty. Ja po którymś meczu powiedziałem, że Resowia to jest zespół złożony z trzech kompletów puzli i że ciężko to ułożyć. No i udało się to ułożyć. Zobaczymy na jak długo, bo w tej chwili jest dobry okres, a tutaj ta doza szczęścia, której nie było wcześniej, się uwolniła. Uwolniły się głowy. I tutaj ten mecz, moim zdaniem, Chojnczanka mogła rozstrzygnąć w pierwszej odsłonie jakby, bo z tych trzech sytuacji takich bardzo klarownych na pewno była w stanie tutaj ten mecz przechylić już na swoją korzyść i podporządkować sobie grę. To się nie udało. No i Resowia weszła na swoje tory i pokazała tą jakość, którą ostatnim czasem nas przyzwyczaiła. Ja o Resowi szerzej w poniedziałkowym cyklu, myślę, pierwszoligowym napiszę na Weszło. Natomiast pytałem też troszkę od strony Chojnczanki, jak to wyglądało. I tam mówią, że troszkę schodzi z nich to, co dało zwycięstwo w meczu z Wisłą Kraków. Czyli później taki problem zejścia z chmur na ziemię, kiedy po spotkaniu z Wisłą, po takim heroicznym boju, kiedy cała Polska w sumie o Chojnczance mówiła, bo to też się wiązało ze zwolnieniem Jerzego Brzęczka. Trzeba było zagrać mecz z Sandecją Nowy Sącz, z drużyną, która była bez zwycięstwa, później znów z takim rywalem z dołu tabeli i szczególnie z Sandecją to był jeszcze taki problem, że faktycznie piłkarze chyba troszkę zignorowali, zlekceważyli rywala i myśleli, że to samo jakoś pójdzie. Z Resowem już był to troszkę bliżej powrotu na te właściwe tory, ale tam też no, przydadzą się jakieś wzmocnienia w defensywie, bo sam Mateusz Kuchta tego nie dźwignie. To trzeba też troszkę dopuszczać do mniejszej liczby strzałów, do mniej konkretnych sytuacji, a tutaj te błędy indywidualne troszkę pogrążają Beniaminka. Zgadza się, tylko że Chojnczanka dużo lepiej wygląda właśnie z drużynami, które preferują grę takim atakiem pozycyjnym, gdzie Chojnczanka może się cofnąć, poczekać. I rzeczywiście, Szymon, to co mówisz, łatwiejszym sposobem. Po meczu z Wisłą trener Kafarski zaczął mieć inny pomysł na tą drużynę. Widać było Sandecją, prowadzenie gry. Totalnie inaczej ta Chojnczanka funkcjonowała. No i w tym meczu było bardzo podobnie. Okej, niewykorzystane sytuacje, być może ten mecz mógł mieć inne oblicze, ale myślę, że trener Kafarski musi wrócić do tej gry, którą preferował cały czas. Ta gra mu dała awans do pierwszej ligi i mimo wszystko trochę tych punktów też nazbierał. Grając trochę tak, może nie pragmatycznie, ale uszczelniając bardziej obronę i licząc na kontry, licząc na szybkie wypady. Mhm. ŁKS Sandecja, a więc starcie drużyny, która przełamała się przed tygodniem, wygrała swoje pierwsze spotkanie w lidze, a ŁKS chciał się przełamać właśnie z Sandecją, bo od początku września nie potrafili wygrać. Udało się po rykoszecie trochę jednak ten gol, no ale ostatecznie tutaj tak te ważne trzy punkty, tak ważne było zdobycie tych trzech punktów, że nieważne jak, że nawet jeżeli ten gol był troszeczkę może z pomocą rykoszetu, to jednak ŁKS-owi bardzo mocno potrzeba było w końcu wygranej. Mhm. No tam też ciekawa sytuacja odnośnie tego, co się dzieje wewnątrz klubu. Janek z 89 pisał w swoim felietonie o wręcz przepychance dyrektora sportowego Łukasza Skrzyńskiego z nowym trenerem Stanisławem Wargą. Tam dyrektor Skrzyński jest dość ciekawą postacią, bo jednocześnie prowadzi zespół w niższej lidze i jest dyrektorem sportowym Sandecji, co no nie ułatwia mu pracy i z tego, co słyszałem, to w Nowym Sączu dość nisko są oceniane te jego kompetencje i tam jeszcze może być ciekawie, no bo troszkę... Koszty życia wzrosły, dlatego trzeba się mieć różnych prac. Dlatego może być ciekawie, bo trenera Dudka, poprzedniego szkoleniowca, zwolnił poniekąd właśnie Łukasz Skrzyński, znaczy z jego inwencji, chociaż tam też Rada Miejska miała dużo do powiedzenia, a teraz nowy trener, skoro już jest na wojennej ścieżce,
ścieżce, czy po prostu jest jakiś tam konflikt, no to tam też chyba wkrótce będzie trzeba wybrać, w którą stronę to musi pójść. Sandecja co prawda poprawiła sobie humory w Pucharze Polski, bo udało się wygrać 2-1 z Wartą, no ale ta sytuacja w lidze jest no, katastrofalna. Nie wydaje mi się, żeby Sandecja miała wygrać Puchar Polski w tym sezonie, więc trzeba się skupić raczej na tym, żeby utrzymać zaplecze Ekstraklasy, bo nie będzie to absolutnie łatwe. No ŁKS ostatnio dużo remisował, natomiast no, brakowało tej kropki na D. Teraz po tej bramce Janczukowicza w końcu się udało wygrać. Ale no. myślę, że ŁKS był dużo lepszym zespołem w tym meczu. I więcej jakości miał. Więcej jakości i akurat ta bramka może przesądziła. Ja uważam, że jakby tej bramki nie było, to by była inna, bo tutaj dla Sandecji to jednak jeszcze jest za wysokie progi, żeby z takim zespołem sobie robić, co chce. Aczkolwiek to nie był zły mecz Sandecji. Sandecja naprawdę nieźle wygląda. Chwaliliśmy ją za mecz w Chorzowie z Ruchem, też tak. Z drużyną notowaną. Że na Ruchu dużo się wyżej. Nie mogła po prostu przełamać. I z tak LKS-em nie może wydaje mi się, że w tym meczu zabrakło takiej wiary w to, że rzeczywiście tam można coś zrobić. Coś, to mam na myśli strzelić bramkę, bo ten mecz nie wyglądał na tej zasadzie, że to Sandecja grała głęboką obroną, czekała tylko na kontry, nic z przodu się nie działo. Sytuacje były, ale sytuacje były takie, gdzie można było z tych właśnie akcji dużo więcej wyciągnąć, gdyby była większa wiara. Z drugiej strony rzeczywiście, ja też podchodzę do tego, że tak wyglądają drużyny, które walczą o te najwyższe miejsca. Przyjeżdża drużyna Sandecji z ostatniego miejsca, która rzeczywiście z meczu na mecz wygląda coraz lepiej. Okej, jeszcze nie punktuje, ale myślę, że to jest kwestia czasu. I trener Moskal był pewny, że to nie będzie łatwy mecz, ale te sytuacje będą, bo jakość ŁKS-u, jeśli chodzi o grę ofensywną, jest naprawdę, naprawdę duża. Tam była poprzeczka, tam był słupek, tam było wiele, wiele innych akcji, a przede wszystkim brawo dla ŁKS-u za to, że wierzyli do samego końca, że tą bramkę można strzelić i tylko i wyłącznie trzeba być konsekwentnym. I wydaje mi się, że ta drużyna właśnie tak funkcjonowała w tym spotkaniu. Czasami taki mecz trzeba po prostu przepchnąć, bo i czasami nie idzie. Wiadomo, że troszeczkę inaczej gra ten zespół, który jest na ostatnim miejscu z faworytem i że to zawsze jest... Wszyscy myślą, że to tak będzie łatwo. To tak łatwo nie jest, ale myślę, że ŁKS, tak jak mówię, miał dużo jakości, żeby ten mecz tylko przynajmniej jeden. Ja nie chcę tu używać słowa przepchnęli mecz, bo ja oni uważam, że nie grali źle, grali dobrze w tym spotkaniu. Przepchnąć mecz, ale, tak? Bo można, no wygrać, można wygrać 7, ale można po prostu strzelić jedną bramkę i jakoś to sobie ułożyć. To na pewno nie przepchnął meczu Górnik Łęczna. Mówicie o różnicy w jakości. To był ważny mecz Górnika Łęczna ze Skrą Częstochowa dla dołu tabeli. No i jak się spotkały dwa zespoły będące niby w podobnej pozycji, to jednak dostaliśmy rywalizację, no, gdzie jeden zespół zdecydowanie właśnie tą jakością, o której cały czas mówicie, przeważył to. I tutaj Górnik pokazuje, że nie przystaje do tego miejsca w tabeli, które ma. Tak chyba możemy już powiedzieć. No na pewno taka na początku tej ligi była ta maszyna rozklekotana, teraz trochę więcej jakości, dużo tworzonych sytuacji, aczkolwiek schematy się powtarzają, bo to już jest takim jakby znakiem tego Górnika Łęczna wyrzut z autu. Gdzieś tam przebitka jest z tego autu, ktoś oddaje strzał, tutaj Łychowytko w tym przypadku. I to było widać. Natomiast dużo jakości piłkarskiej odnośnie Skry Częstochowa, no to tutaj zdecydowanie w dół. Ja już tak sobie, chyba trzecia bramka była tak, że czwórka obrońców to tak jakbyśmy na treningu tych czterech Brazylijczyków postawili, takich pompowanych. I oni sobie stali, a tu między nimi piłka gdzieś tam do bramki, więc naprawdę to już wyglądało treningowo. Coś tą Skrą się niezbyt dobrego dzieje, natomiast Górnik rzeczywiście pokazał i sukces w pucharze, bo wyeliminować Koronę Kielce to nie jest łatwa sprawa. Bez nawet straty jak, gola też. Bez straty gola, nawet jak ta nie, korona... Nie, no, nie jest łatwa sprawa? Nie przesadzajmy. Jak ta korona gra, to gra, ale myślę, że... Z perspektywy Górnika tak, no, faworytem nie byli. Z perspektywy Górnika tak i myślę, że tu też mentalnie ten zespół dużo odżył, ale tak jak napisał zresztą dyrektor sportowy Welo Nikitowicz, że zaczął wierzyć, że 3 lata temu tak się zespół zbudował i po tym co zobaczył, to też już idzie to w tym kierunku, że ten Górnik odpali i będzie to jakaś namiastka tego, żeby zagrać o trochę wyższe cele niż w tej chwili. Ja odnoszę wrażenie, że po pierwsze spotkały się dwie drużyny, które się mijają z formą. Skra w dół, Górnik Łęczna do góry.
Ale ja pamiętam na początku, jak rozmawialiśmy o Górniku, to my cały czas narzekaliśmy na brak stylu, że generalnie trener prasą nie wie, jak chce grać, czy to z kontry, czy w jakikolwiek inny sposób. Ja odnoszę wrażenie, też mogłem komentować mecz Pucharu Polski Górnika Łęczna z Koroną. To jest nieoczywisty Górnik Łęczna, to jest drużyna, która zaczyna dominować, która gra piłką i przed sezonem mówiliśmy cały czas, że na pewno Grzeszczyk, że na pewno Podliński, Biernat, być może Gąska to będą liderzy, a się okazało, że w ostatnim czasie Łychowytko zaczyna wystrzelił piękny naprawdę gol być takim liderem tej drużyny. Obok, to jest 30-letni doświadczony zawodnik, który grał naprawdę w dobrym poziomie. Obok niego gra Kriesiu, który też naprawdę daje dużo tej drużynie takiego spokoju, utrzymania się przy piłce. I takim nieoczywistym również dla mnie zawodnikiem, który nadaje ton tej grze, jest Sisse, środkowy obrońca. Taka opoka, skała. Zawodnik ciężki do przejścia i widać było już w meczu ze Skrą, że tam jest lekkość, tam jest łatwość, tam jest luz ze stworzeniem sobie sytuacji, z graniem w piłkę i nie tylko z kontry i czekamy na Krykuna, ale możemy zagrać wyżej, możemy się utrzymać przy piłce na połowie przeciwnika i mimo wszystko Krykuna w tym wszystkim też wykorzystamy i fajnie się ogląda Górnika. Ja bym dodał jeszcze solidnego bramkarza, który potrafi też w dobrym momencie swoją interwencją poprawić, że nie wpada byle co. I młodzieżowców, którzy się okazało, że jednak gdzieś tam ten potencjał młodzieżowy w klubie jest. Słuchajcie, akademia funkcjonuje już od jakiegoś czasu i tam nie za wielu wychowała, ale nagle się okazało, że gdzieś tam można było głębiej sięgnąć i popatrzeć. I no, tam też jest taka strategia, że Górnik zawsze wypożyczał jednego zawodnika z wyższej ligi, a jednocześnie innego starał się z jakiejś akademii ściągnąć na stałe. W tym okienku to był chyba z Legii Warszawa taki pomysł. Wcześniej z Lecha Poznań tam Szramowski przyszedł, więc tak na miarę swoich możliwości coś klecą, że tak to nazwę. W Częstochowie duży problem z kontuzjami na pewno, bo tam wypadło wielu zawodników. Słyszałem, że w pewnym momencie tam w treningu było 3 stoperów tak naprawdę, więc nie są to komfortowe warunki. Cały czas chcą grać swoją piłkę, to jest na pewno rzecz, którą można pochwalić i z tego, co słyszę, to tam nie będzie żadnych decyzji w stylu teraz zmieniamy styl, bo tam 5 czy 4 spotkania bez zwycięstwa, tylko cały czas będzie ta gra w swoim stylu, w tym, co chce grać trener Dziółka i fajnie jakby dostał zaufanie też od zarządu, jakby tam odbyło się bez jakichś nerwowych ruchów, no bo to jest sytuacja wymagająca, żeby jako biedny pierwszoligowiec się utrzymywać na tym poziomie, jednocześnie prowadząc gdzieś budowę stadionu, będąc cały czas poza Częstochową, w takich nieoczywistych okolicznościach, więc tutaj trzeba trzymać kciuki, żeby trener Dziółka sezon dokończył, czy rundę i po prostu podniósł drużynę z kryzysu, bo myślę, że prędzej czy później to nadejdzie, jeśli zawodnicy już troszkę wrócą do formy, do dyspozycji, jeśli ta kadra będzie szersza, to jakoś to ruszy. Takim nieoczywistym jednym z hitów tej kolejki, jeżeli tak możemy nazwać, był mecz Puszczy z GKS-em Katowice, no bo jak mierzą się dwa zespoły bijące się o czołówkę, jakby nie patrzeć, to ostrzymy sobie zęby, a chyba w tym wypadku jednak jeszcze za wcześnie, żeby tak mówić, że to jest mecz na miarę naprawdę absolutnie wielkiego. Nie możemy być zaskoczeni, że ten mecz tak wyglądał. No, spotkały się dwie drużyny, które powiedzmy najlepiej bronią w lice. Okej, Puszcza jest najlepiej broniącą przepraszam, GKS Katowice jest najlepiej broniącym 12 zespołem. Bramek stracimy, tylko. No ale Puszcza też nie ma dużo, tak? Bo tam jest bodajże 16, więc, więc to było oczywiste, że ten mecz raczej nie będzie piękny, cudowny. Tam to nie będzie bardziej goli. Mecz dla koneserów. Ja jestem jeszcze za tym, żeby w takich meczach bandy założyć, żeby piłka nie wychodziła na aut, bo... No był mecz stałych fragmentów gry i GKS Katowice myślę, że jakby to się miał wpisał. Coś, żeby tak co piłka wyjdzie i dolewać, to można byłoby się dużo napić. Z jednej strony... Długi kac by był. Słuchajcie, z jednej strony nie dziwię się trenerowi Górakowi. Ma dobry wynik. Wynik, którego myślę, że się nie spodziewał, albo spodziewał się robiąc to po cichu. Teraz już po cichu niestety nie może mówić, bo jest cały czas gdzieś w tej szóstce walczącej o ekstraklasę i jadąc do Niepołomic, gdzie naprawdę wiele drużyn tam ma problem, trzeba jakiś plan mieć.
Wiemy doskonale o tym, że GKS Katowice to nie jest drużyna, która gra futbol na tak. Szabelka w dłoń i atakujemy, powiedzmy, w stylu Stali Rzeszów. To jest raczej drużyna bazująca w końcu na grze obronnej, grze defensywnej. I na pewno trener... Na kontrataku, na stałych fragmentach, ma swoje jakieś tam wartości i zadania i to konsekwentnie robią. Myślę, że to, że mają tyle punktów, to też jest taka polityka. Może to się i tak średnio ogląda, ale no konsekwencja w działaniu jest godna podziwienia. Aż prawda też jest taka, że szyjesz z tego, co masz, tak? I, no. I jeśli masz takich, a nie innych zawodników, takie profile, ja bym się tu nie zgodził, bo tam jest paru zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Ale na tą chwilę trener się broni. Jest wynik. Mimo wszystko ten jeden punkt na pewno, jeśli drużyna wyjechała z Niepołomic, to myślę, że tam wszyscy byli zadowoleni z tego, że dopisują sobie z ciężkiego terenu jeden punkt i no i brawo, bo ja się nie spodziewałem tam pięknego meczu, spodziewałem się pragmatyzmu z jednej i z drugiej strony, spodziewałem się przede wszystkim stałych fragmentów gry i no i tak bramki padły. To tego, czego mogliśmy się spodziewać po tym meczu, to tego, że gola strzeli tak, Jakub Arak i Mroziński, bo tak. To jest niesamowite, tak. Arak najpierw goli w ogóle strzelał bardzo długo, wiemy, że to jest zawodnik, o którym no już trochę legendy krążyły, a tutaj trzeci mecz z golem. Mroziński, rozmawialiśmy sobie nawet z nim tydzień temu, teraz ma już piąty mecz z rzędu z bramką zdobytą. To nie są oczywiście bohaterzy, natomiast w ostatnich tygodniach rzeczywiście oba zespoły mogą na nich, Szymon, bardzo mocno liczyć. Możecie mówić dalej o tym meczu, bo próbuję policzyć efektywny czas gry, żeby się odnieść do tego. Tak, musimy mówić. Ja chciałem zapytać was, bo ja już w sumie sam nie wiem, kiedy jest ręka niechciana, czy tam jak to nazywają, bo tutaj ta sytuacja, gdzie piłka jest w górze i ociera się o głowę Jędrycha. Tak jest. Jędrycha i trafia zawodnika w rękę. Jeszcze ta ręka jest zabandażowana. Nie ma żadnej możliwości w ogóle ani reakcji, ani niczego. Ta ręka nie jest jakoś nienaturalnie ułożona. Ja się zastanawiam, że tu można gwiznąć i tak, i tak. To ja już mówiłem to w poprzednim programie, że teraz oceniający, czyli tak zwany obserwator, może powiedzieć dobra decyzja i może powiedzieć zła decyzja. Sędziowie są skołowani, kibice są skołowani, ja jestem już skołowany w ogóle, nie odzywam się już na ten temat, ale chciałbym, żeby ktoś mi po prostu to wytłumaczył. Może sędzia wziął pod uwagę to, że Diakane w swoim polu karnym lubi zagrać ręką. Nieodpowiedzialnie ręką i nie, no, dlatego to jest pół żartem, pół śmiechu. Śmieję się. Jak kiedyś była sytuacja bodajże w Rzeszowie z Resowią, gdzie Diakane rzeczywiście zagrał nieodpowiedzialnie i dotknął tą piłkę ręką, to w tym spotkaniu też odnoszę wrażenie, że niekoniecznie trzeba było to odgwizdać. Tym bardziej, że tak jak trener mówi, było sporo ludzi. Ta piłka... tak, czy odbijając się od ręki Diakane, czy odbijając się od murawy, byłaby dalej w tym samym miejscu. Z tego nikt by nie skorzystał. Ani obrońca nie skorzystał, że może wybić piłkę, ani żaden z napastników GKS-u Katowice też z tego nie skorzystał. Więc w takim meczu dyktować taki rzut karny, no ja mam dużo obiekcji. Dzisiaj rozmawiałem, przepraszam jeszcze, Szymon, dzisiaj rozmawiałem z kolegą, który się zajmuje inną dyscypliną. I on mi powiedział tak, w przepisach w koszkówkę było, że noga to była noga. Piłka trafiła w nogę i była noga. A teraz piłka musi zmienić kierunek. Jeżeli trafi kogoś w nogę, to musi zmienić kierunek, bo jak kogoś tam dotknie, obetrze, to nie ma żadnej konsekwencji. Nie wiem, może tutaj trzeba coś po prostu pomyśleć, żeby to było jakieś oczywiste, ale tutaj nawet zobaczcie, ta piłka nie szła ani w stronę bramki, ani w stronę kogoś, kto mógłby tą piłkę, tą akcję skończyć strzałem czy jakimś podaniem. Ja nawiążę do Pucharu Polski też wczoraj właśnie na meczu, na którym byłem, Zawisza Radomiak. Tam też była taka sytuacja, że Lisandro Semedo oddał strzał, obrońca go zablokował go w ten sposób, że rękę trzymał w ten sposób, piłka się odbiła najpierw od nogi, później trafiła go w łokieć i uznano, że to jest rzut karny, bo tam pewnie piłka leciała w światło bramki i był to zablokowany strzał, ale z drugiej strony moim zdaniem ten strzał został zablokowany zupełnie prawidłowo, bo no jak, jeśli obrońca robi wszystko, żeby uniknąć kontaktu z ręką, trzymają przy ciele i tak dalej, no to nie jest jakaś intencjonalna zagrywka i często odnoszę wrażenie, że właśnie za dużo jest tej kombinatoryki, przy której kibice się później gubią i tych no wszystkich właśnie udziwnień. Za dużo jest nawias po tym punkcie regulaminowym, kiedy jest rzut karny i tam wtedy nie musi być. Ale tak jak mówię, interpretacja może być
Słuszny rzut karny, niesłuszny rzut karny. Za wszystko zależy. Ale najgorsze jest to, że sędzia powód do manipulacji i tak zawsze się wybroni ze swojej decyzji, bo dopowie z regulaminu to, co powinien dopowiedzieć i sprawa jest załatwiona. Dodam tylko, że obliczyłem ten efekt. Obliczyłeś w końcu, dawaj. Mniej więcej 35 minut ze 103, czyli to jest naprawdę, naprawdę mecz dla kreserów. Prawie jedna trzecia. Mówiłem, ile to można nalać tutaj w tym czasie. On dłużej byś nalewał na pewno niż oglądał. Przechodzimy do następnego spotkania. Termalika Wisła Kraków, mecz szczególny z kilku względów. Oba zespoły z długą serią bez wygranej. Odpowiednio 6-7 spotkań już teraz w tym momencie. To wygląda bardzo źle. Termalika obchodziła stulecie. Zagrali w takich pięknych, efektach. Starych strojach. Czesław Michniewicz pojawił się nawet przecież na trybunach na to spotkanie. Goli nie zobaczył, żaden kibic z bramek. Rozczarowanie myślę dla jednych i dla drugich, bo już abstrahując od tego, że to stulecie i tak dalej, ale jedni i drudzy no, potrzebują w końcu wygrać i Termalika i Wisła cały czas bez zwycięstwa. No to kiedyś był taki obrazek, jak Paulo Souza przyjechał na mecz Polskiej Ligi i siedział z asystentem gdzieś bardziej zainteresowani chyba telefonem i zażenowani poziomem widowiska. Myślę, że selekcjoner obecnej reprezentacji Polski też raczej nie podziwiał tego, co się działo. Chciał jeszcze tam kogoś na wolne miejsce do W ostatniej chwili do pociągu, do samolotu. Wiecie, do Kataru. Parę miesięcy temu rozmawialiśmy w tym programie o Hubercie Adamczyku jeszcze w poprzednim sezonie, że może on, bo wtedy ta forma była wybitna, ale nie, no w tym sezonie na pewno nie z tych dwóch dużych, na pewno nie Brukbet i Wisła Kraków, bo to się ciężko cały czas ogląda. Słuchajcie, no trener przyjechał przede wszystkim po jakiś gadżet z okazji stulecia, przecież on też był trenerem pluszowego słonika. Termaliki, więc myślę, że tylko i wyłącznie może dlatego. Nie pluszowego, może. Może wypadało chociaż wyjść na trybuny i się pokazać. Tak? To był najciekawszy moment tego meczu. Tak, ja myślę, że po pierwsze, nie było faworyta w tym spotkaniu, bo nie wiedzieliśmy, czy ostatnio słabo punktująca Wisła, słabo również grająca, czy tak samo słabo grająca Termalika. Patrząc na tabelę obok siebie, tyle samo punktów, więc ciężko było wskazać faworyta, ale odnoszę wrażenie, że przede wszystkim plan, który się powiódł, to powiódł się trenerowi Latalowi. Chciał zagrać wysoko, chciał odbierać bardzo szybko piłki Wiśle Kraków na ich połowie i grać agresywnie. Myślę, że to był powód, który spowodował, że totalnie ten mecz w Wiśle nie wyszedł. Byli rozbici, nie potrafili uporządkować gry, nie potrafili wymienić kilku podań i Termalika ich cały czas wybijała z rytmu. Nie byli w stanie wejść na swoje obroty przez 90 minut. I też odniosłem wrażenie, że gospodarze byli bardzo zadowoleni z tego punktu. Mimo wszystko, drużyna również, która spadła z Ekstraklasy całkiem niedawno, gra na własnym terenie z drużyną, która jeszcze nie do końca znalazła swój styl, też jest w dołku i trener Latal cieszy się z tego, że generalnie wyszedł pressingiem, nie dał za bardzo zagrozić swojej bramce, dopisuje sobie jeden punkt i jest super. No, wydaje mi się, że taka drużyna z takim potencjałem jak Termalika Nieciecza nie może być zadowolona z gry u siebie. Jeszcze w spotkaniu, gdzie no, świętujesz stulecie, tak? Czyli musisz dać coś od siebie jeszcze w takim dniu. Ja jednak powiem, że Termalika była ciut lepszym zespołem. Myślę, że jakbym miał wybierać kogoś, zresztą wybrałem do 11 kolejki, jakbym miał kogoś wybierać, to Radwański rzeczywiście tutaj bardzo się starał. Był o krok od tego, żeby sfinalizować i ten mecz na 1-0 można było wygrać. To prawda, że Termalika zdecydowanie inaczej i lepiej zaczęła grać w obronie jako zespół w tym meczu. Natomiast z drugiej strony staram się pomyśleć, co myślą sobie działacze obydwu klubów. No bo tak, miejsce 9 i 10, czy 10 i 11. Jak wtrącę tylko, że ale jak dorzucimy Górnik, no to też ten ostatni spadkowicz też jest nisko. Mhm. Tak. I natomiast tak naprawdę 2 punkty do tego planu minimum, czyli 6. miejsca barażowego, bo chyba to jest planem minimum na obydwu zespołów. Więc tak jakby to nie jest zbyt daleko, natomiast no, w Wiśle już oczekiwano, że przyjdzie ktoś nowy i pstryknie i już będzie okej, a tutaj nie jest okej. Dalej ten zespół nie realizuje tego, czyli nie punktuje za 3. Gdzieś są bardzo dobre momenty, są momenty przeciętne. Trochę się tutaj może i zmieniło, ale nie na tyle, żeby rzucić na kolana i obydwa zespoły mają jeszcze co do ugrania do końca rundy, bo tych meczów już jest niewiele, ale tą sytuację punktową, jeżeli nie poprawią
znacząco, to będzie bardzo ciężko marzyć już o pierwszym i drugim miejscu, bo pozostanie w kwestiach marzeń, bo trzeba będzie grać naprawdę bez pomyłki wiosną, ale żeby sobie dać szansę bycia w tej szóstce, to myślę, że obydwa zespoły muszą zapunktować, bo no wszyscy się tego spodziewali. Kolejne spotkanie, to już będzie spotkanie, gdzie goli nie zabrakło. Pod Beskidzie grało z Zagłębiem Sosnowiec, a więc starli się dwaj sąsiedzi w ligowej tabeli. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale ta bramka dla Podbeskidzia po tej akcji na 1-0, tak, na 1-0, jeden z goli kolejki. Świetnie Simonsen wycofał piłkę do Bilińskiego. Cała akcja jeszcze wcześniej kapitalnie rozegrana. Zdecydowanie. Dwa gole Kamila Bilińskiego. Ja bym tutaj jeszcze kandydował akcja Hajdarego z Czubakiem. No zaraz to też dojdziemy ale na pewno i jedna i druga akcja warta podkreślenia. Rzeczywiście tutaj ten mecz w ogóle był bardzo ciekawy, można powiedzieć. Dużo się działo i z takim happy endem zakończony dla Zagłębia Sosnowiec. Myślę, że Biliński pokazał się tutaj z dobrej strony. Być może też nasze słowa tutaj, że moje słowa, że ja żądam czegoś więcej od dziewiątki. Trochę może dotarły, bo rzeczywiście tutaj myślę, że bardzo dobry mecz, ale też ja chcę podkreślić jedną rzecz, że Zagłębie Sosnowiec od jakiegoś czasu nie schodzi poniżej pewnego poziomu i naprawdę momentami gra bardzo dobrze. Ja bym powiedział tak, że przede wszystkim pierwsze 45 minut koncert gry pod Beskidzia. Mhm. Bramka była, myślę, że taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o to, jak oni się czuli w pierwszej części spotkania. Był jeszcze rzut karny ostatecznie zmieniony przez VAR. To boli, bo ta akcja... była bitwa VAR-ów. Nie, ja już nie chcę nawet o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o Bilińskiego, ja uważam, że właśnie w tym meczu i w ogóle w ostatnich spotkaniach zaczynają do niego dochodzić pojedynczy zawodnicy. W tym spotkaniu przede wszystkim Janota był już takim Janotą, którego znamy z takiej gry niekonwencjonalnej, z wygrywania pojedynków, z takiej szybkiej nogi i chociażby rzut karny, gdzie zrobił to kapitalnie. No niestety sędzia, niestety dla Podbeskidzia, sędzia cofnął zagranie ręką dużo wcześniej, tak, ale to 45 minut szkoda, naprawdę... że nie do początku meczu zostało to cofnięte. Nie, naprawdę, nie denerwujcie. Naprawdę 45 minut jeśli, było dobre. Jeśli to było istotne dla przebiegu akcji bramkowej, no to... Ja też uważam, że akurat tutaj do sędziego nie może mieć pretensji. Ile można to cofnąć? No trzeba widzieć taką rękę. To nie była ręka obtarta, tak jak... Tak, tylko to, że sędzia jej nie zauważył początkowo, nie zmienia faktu, tak, że... To była ręka, którą widać było za stadionu, a nie ze stadionu. Tylko mówię, że po prostu to nie zmienia faktu, że koniec końców słusznie to cofnięto. To jest dość oczywiste, tak. No dobrze, no ale ja się też zacząłem zastanawiać z tym VAR-em, czy w końcu jakiś kaganiec nie powinien być na tym VAR-ze, że to trener powinien żądać powtórzenia sytuacji, tak jak jest w siatkówce, nie wiem, dajmy challenge? 2 czy 3 były takie challenge. Ale z drugiej strony wychodzi na to, że to była słusznie wyłapana sytuacja przez sędziów na VAR-ze. Bo, dwa razy VAR akurat pomógł. Bo skoro sędzia tego nie widział, i to jest jego błąd oczywiście, natomiast jeśli ktoś go poprawił, słusznie cofając te akcje i... To VAR spełnił swoją... Ale pytanie rodzi się następujące. Ile sędziowania jest przez sędziego głównego? Ile procent? A ile przez te wszystkie urządzenia ludzi siedzących i tak dalej? Bo myślę, że rola sędziego w tej chwili będzie tak, że przebierzemy kogoś, kto nie ma pracy i powiemy sędziu i my ci podpowiemy i będziemy ci mówić, co masz zrobić, tylko nauczymy go machania i niepomylenia kartki, co też się zdarza, bo też się mylą. Ale trochę tak jest. To fakt, że jakość sędziowania nie u wszystkich, bo nie chcę uogólniać na całą grupę, natomiast spada przez VAR. Oczywiście jest potrzebny jest ten system, bo on naprawia błędy. Natomiast mogę też czasami odnieść wrażenie takie, że niektórzy zbyt mocno polegają na tych podpowiedziach z wozu zamiast na obserwacji nie meczu. Nie tylko z wozu, Szymon. Ci, którzy stoją obok trenera, oni więcej widzą nawet niż ten główny w środku, ale i ci liniowi też więcej widzą. Dodam jeszcze anegdotę z Arabii Saudyjskiej, że tam już naprawdę kuriozalny mecz widziałem, gdzie sędzia wszystkie kluczowe decyzje, rzut karny, czerwona kartka, drugi rzut karny, spalony, wszystko na VAR-ze po prostu. Wszystko z gry pewny po prostu. Wszystko z gry puszczał, a jeszcze trenerem jednego zespołu był Rumun Mariusz Sumudica, on jest znany z takiego krewkiego charakteru, więc tam prawie na zawał zszedł po prostu, bo już tam nie nadążał z poganianiem tego sędziego, żeby do monitorka podbiegał, więc jeszcze są miejsca, gdzie można się bardziej zdenerwować. Idziemy w pierwszej lidze. Idziemy w kierunku udoskonalenia, że ten sędzia główny będzie z monitorem już biegał, nie będzie musiał nigdzie chodzić, no bo to też... A jeszcze parę relacji. Tak? Ja odnoszę wrażenie, tak że będzie. Właśnie teraz bardzo często w naszej pierwszej lidze ten VAR jest wykorzystywany
ponad jakąś tam przeciętność. W Ekstraklasie nie zdarza się to tak jak tutaj, chociażby w tym meczu pod Beskidzia, gdzie rzeczywiście dwa razy VAR uratował sędziego przy tym rzucie karnym na Janocie i tak. Później przy bramce. To też się wiąże pewnie z tym, że jednak w Ekstraklasie docelowo są ci najlepsi sędziowie, więc najrzadziej no. Powinni też, się mylić. Tak też mi się tak wydaje. Tutaj jedynie w tym spotkaniu zastanawiam się nad dwoma rzeczami. To nie może tak być, no, że pójdziesz do lekarza i będziesz się zastanawiał, jak to młody lekarz, to znaczy, że już nie możesz do niego... Nie, dzieliłbym tutaj ze względu na wiek, tylko bardziej ze względu też na poziom sędziowania, że widać, że po prostu czasami w pierwszej lidze są ci aspiranci, czy ludzie, którzy już nie nadają się na poziom ekstraklasy, ale no też trzeba ich gdzieś korzystać. Ale z miłą chęcią chciałbym porozmawiać na przykład z sędzią, dlaczego doliczył 4 minuty więcej w tym już doliczonym czasie gry. I że powinien właśnie gdzieś tam się wytłumaczyć z tego i oczywiście, bo teraz już wiemy, że jedna z żółtych kartek dla Bonifacio została anulowana, więc to też miało ten błąd sędziego, miał wpływ duży na spotkanie. Abstrahuję. Też dostać właśnie to w sposób, jaki dostał. Dostał drugą żółtą, to jest absurdalne i osłabił drużynę w samej końcówce, ale jak widzimy, no, w tym spotkaniu akurat sędzia szczęścia nie miał. Kolokwialnie mówiąc, nie ogarniał tego. To my ogarniemy teraz kolejne spotkanie, też z wieloma bramkami. Ruch Chorzów, Arka Gdynia. Porażka ruchu u siebie, kapitalne meżarki. To trzeba chyba powiedzieć, że Hajdary, Czubak to jest dzisiaj najlepszy duet w lidze? Czy znacie jeszcze jakiś lepszy? Bo ja chyba innego nie jestem w stanie. No są duety, ale rzeczywiście to jest naprawdę, no, przyjemnie się to oglądało i to też, to nie są spontaniczne sytuacje, ta współpraca i to, co potrafią ci zawodnicy, to naprawdę jest super. Mecz się, myślę, że źle zaczął dla Arki, no bo ten rzut wolny i Rymaniaka, interwencja, łapanie gościa w pół, gdzie wszyscy widzą, to nawet VAR-u nie potrzeba. To myślę, że jest taka trochę nonszalancja i nieprzemyślana sytuacja i to mogło się źle skończyć. Natomiast ja uważam, że Ruch zagrał trochę słabiej niż wcześniej, przed tym, co trener Skrobacz mówił, że jakiś kryzys się zaczął, że ten kryzys może taką trochę suchą stopą minął, bo Ruch nie grał źle, natomiast brakowało tego takiego błysku, bo były takie momenty, że można było tutaj doprowadzić do tego, że ten mecz był bardziej wyrównany. Ja uważam, że Arka od momentu, jak strzeliła bramkę i jak zaczęła łapać luz, była już na tyle napędzona, że Ruch jak strzelił na tę bramkę, to my też jeszcze jedną strzelimy i to było widać. Naprawdę fajne spotkanie i no i można powiedzieć, że Arka wróciła na te swoje dobre tory, na dobre granie i myślę, że ma szansę tutaj jeszcze jesienią skończyć bardzo wysoko. No ciekawostka jest taka, że według przewidywanych bramek na Wyscoucie to Ruch Chorzów powinien to spotkanie wygrać, bo tutaj jest 1,6 do 2,69. Widzimy statystyki też tutaj na ekranie. Tak, natomiast to też ciekawe jest to, że większość tych sytuacji dotyczy pierwszej połowy, jeśli chodzi o Ruch Chorzów, więc tutaj druga połówka troszkę słabsza. A jeśli chodzi o defensywę, to pewnie był widoczny ten brak Kasolika, czyli jednego z czołowych obrońców. No, to jest kwestia, która wytłumaczy nam te nagłe 4 bramki. Absolutnie, ja nie mam żadnego interesu w tym, ale rzeczywiście w tym meczu brakowało po stronie Ruchu Kasolika. 2 bramki, przy 2 miał udział Nawrocki, który zastępował Kasolika i w ogóle ta defensywa nie wyglądała tak, jak powinna, ale w pierwszej połowie wynik 3-1, tak? Zamknięty mecz, ale po pierwszych 20 minutach jakby było 2-0 dla Ruchu. Tak, ja mówiłem o tym, tak, że to jest, generalnie Ruch mogła tak zostać ukarana przez te 20 minut, bo trochę głupot się narobiło, ale później coś się z tym Ruchem stało, naprawdę. Uważam, że to też Arka zaczęła dobrze grać, ale Ruch nie na to nie... Arka gra cały czas swoją piłkę. Dla mnie absolutnie to jest najlepszy zawodnik Fortuna pierwszej ligi. Mam tu na myśli Czubaka. Palimy najlepsza cały czas. Dziewiątka. Nawet nie, bo on się porusza czasami jak w ogóle nie dziewiątka. On potrafi zejść po piłkę, potrafi zaatakować ze skrzydła, również dostaje i lubi dostawać piłki. Zrobił sobie sam pozycję przy bramce, którą strzelił, to nie była łatwa. Dokładnie, więc absolutnie, jeśli chodzi o tą ofensywę, być może był jeden mecz z Puszczą Niepołomice, gdzie w tym sezonie po prostu, że tak powiem, ta ofensywa Arki też nie dojechała,
ale tak to w każdym spotkaniu są bardzo groźni. W tym spotkaniu również pokazali to, co na co ich stać. Na ruch przede wszystkim nieskuteczność. No okej, duże błędy takie, juniorskie błędy w obronie, bo chociażby ta bramka bodajże na... Druga bramka Arki, gdzie Nawrocki chciał wyprowadzić, stracił i w bardzo łatwy sposób goście strzeli tą bramkę, ale takich meczów chciałbym co kolejkę, naprawdę, bo z wieloma sytuacjami, wiadomo, z wieloma bramkami. Tak jest, wiadomo, zaciętych. Że gdzieś tam kibice w Chorzowie mieli w pamięci to ostatnie spotkanie z Arką, przez które, może nie przez które, ale tam gdzieś tam taki kamyczek Arka tą ręką Siemaszki dorzuciła do tego, że ruch spadł tak nisko. Tam była trochę pod to wszystko zrobiona oprawa. Fajna była też akcja marketingowa, bardzo fajna, zapraszająca na to spotkanie, promująca to spotkanie. I szczerze powiedziawszy, no ogólnie ten mecz był fantastyczny, jeśli chodzi o oprawę, o jakość, o bramki, o to, co się działo. I dlatego ja uważam, że jeśli takie spotkania mają być co kolejkę, to jak najbardziej, bo sam żałuję, że nie pojechałem na to spotkanie. No widzisz, musisz jeździć. Możesz też przejechać się do Głogowa, bo Chrobry też ostatnio całkiem nieźle zagrał. 4-1 z GKS-em Tychy. O tej nieprzewidywalności, jak zacząłem mówić na początku programu, miałem na myśli GKS Tychy. To jest zespół, który może wygrać 5-0, może przegrać 1-4, może przegrać mecz jeszcze wyżej. A tym razem trafiło na to nieszczęsne dla nich 1-4. Brawo dla Chrobrego za to, że potrafili się podnieść szybko po tej porażce z GKS-em Katowice, pierwszej od sierpnia wówczas. Teraz zareagowali bardzo dobrze, no i zupełnie zasłużenie ten wynik absolutnie nam tutaj wyniku chyba i przebiegu tego meczu nie zakłamuje. Ciekawa metamorfoza GKS-u Tych, oczywiście powiązana też ze zmianą stylu, bo nawiązuje do Artura Derbina, który zawsze, u którego zawsze pragmatyzm taki i całkiem skuteczna gra w defensywie była taką rzeczą, która go wyróżniała, tego poprzedniego trenera. W Tychach chcieli troszkę bardziej efektownej piłki, troszkę większej odwagi w ofensywie, więc zatrudnili też takiego szkoleniowca, tylko że jednocześnie oznacza to duże, duże kłopoty w tyłach i chyba za duże jak na zespół, który mimo wszystko ma całkiem solidnych tych obrońców, no bo Nemanja Nedzić dla mnie jeden z najlepszych obrońców poprzednich rozgrywek, Konrad Jałocha to też był zawsze przyzwoity bramkarz, czasami bardziej solidny, czasami po prostu solidny na poziomie pierwszej ligi, ale też ratujący te punkty. Tam ofensywa też jest dość niezła. Wydaje mi się, że to jest jedna z największych takich negatywnych niespodzianek tego sezonu. Oczywiście wiemy, że tam Wisła, Kraków, Brugbet, oni mocno zawodzą, ale jednak GKS Tychy zmontował taką paczkę, że mogliśmy oczekiwać, jeśli nie lepszych wyników, to po prostu takiej większej solidności, większej stabilności, a nie takich mocnych przeskoków od 5-0 do 1-4. To już jest za duże wahania, ale po prostu. Może Szymon tutaj sporo racji jest, natomiast ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo trener Dominik Nowak przeanalizował przeciwnika, czyli Chrobry Głogów, czego się spodziewać. Należało się spodziewać długich piłek. W tygodniu trenowali, ćwiczyli, ustawiali się po to, że będzie nagle po odbiorze leciał samolot nad głowami. No i ćwiczymy i nic z tego nie wychodzi. I z tego dostają bramki. Nie wiem, czy widzieliście, dwie bramki po rzucie rożnym, po stałym fragmencie GKS-u Tychy skończyły się w siatce tego zespołu, czyli GKS-u Tychy. Mieli rzut rożny, skończyli. Więc ja nie wiem, czy to jest wina systemu, bo gra na trójkę obrońców nie jest łatwą sprawą. Trzeba ich po prostu też mieć i otwiera to te boczne sektory boiska do kontry. I też współpraca tych środkowych obrońców i mobilność, kiedy chcemy grać wyżej, kiedy jesteśmy wysoko, to tych mobilność musi być jasna. I tutaj nawiązujemy do Stali Rzeszów, gdzie też tam te samoloty latają nad głowami i nie zawsze się to uda złapać. Tu było zdecydowanie to samo. Drugą sprawą jest to, że jak się wygrywa 5-0, to ja zresztą zawsze mówię i też do zawodników mówiłem, że jak się wygrywa wysoko, pokora, to trzeba schodzić po ziemi. Druga sprawa, sztuką jest zagrać bardzo dobry mecz po takim wyniku. I rzeczywiście tutaj coś w tym jest. To nie jest wina, nie wiem, wszystkich, ale na pewno wina i zawodników, i trenera, że no niestety nie dźwignęli tego, no bo nie można takiej huśtawki nastroju robić. Myślę, że oczekiwaliśmy od GKS-u Tychy dużo więcej i dużo więcej się spodziewaliśmy niż jest na dzisiaj. Zgadzamy się w tym programie, że cały czas, to dziwne, ale ja się teraz nie zgodzę z tym, że Chrobry gra długimi piłkami. Ja odniosłem wrażenie, meczu, oglądając to spotkanie właśnie. Ale to też była chyba kwestia wypowiedzi. Tychy były zaskoczone dwoma w przeciągu
pierwszych 10 minut byli zaskoczeni dwoma długimi piłkami za linię obrony, gdzie linia obrony była stworzona z czterech zawodników. Ale Bochlak bazuje na szybkości. Ale wydaje mi się, no wydaje mi się, że domyślić. Trener Nowak sam właśnie mówił o tym, że długa piłka na Bochnaka, że to będzie klucz Chrobrego do gry w tym spotkaniu i zaraz w ten sposób padła bramka. Więc... Ale ja odniosłem też wrażenie, że Gestychy przyjechał do Głogowa z planem grania chyba takim środkowym pressingiem, tak? Czyli ani nie wysokim, ani nie obniżamy. Okej, okay, skoro trener Nowak powiedział, że Chrobry gra długą piłką na Bochnaka, znaczy, zamknijmy tą przestrzeń. Nie, gramy za plecami. Średnim, ale tylko do przodu jesteśmy. Nie ma tego, że tracimy. I tu była taka nijakość w próbie odebrania piłek Chrobremu. To po pierwsze. A po drugie, ja uważam, że GKS Tychy to jest drużyna na dzień dzisiejszy, która wynik końcowy uzależnia od tego, jak się mecz ułoży. Jak oni pierwsi strzelą bramkę, to może być 5-0. Ale jak stracą, chcą bardzo szybko odrabiać, no i później błąd za błędem. Ale to znowu jest wszystko otwarte, bo jest tylko 3 punkty do 6 miejsca, także panowie, wszystko to jest możliwe, tylko tych punktów trzeba jeszcze do końca rundy uzbierać. Wszystko jest możliwe także dla Stali Rzeszów, która po zwycięstwie nad Odrą Opole wskakuje już na miejsce numer 6. Odra Opole, no Szymon, powiedziałeś, że tam już konsekwencje miała ta porażka. Od 7 meczów nie potrafią wygrać bodaj piłkarze z Opola. Nie, jedno zwycięstwo w tych ciągu 7 spotkań. No musiało się coś zadziać, muszą coś zmienić, bo na razie to idzie w złą stronę. Tak, bardzo ciekawy wybór trenera, bo uważam, że Adam Nocoń jest takim szkoleniowcem, może nie aspirującym do Ekstraklasy w najbliższym momencie i gdzieś nie wyróżniającym się aż tak, żeby o tej Ekstraklasie myśleć, ale na takim poziomie pierwszej, drugiej ligi, robiącym dość niezłe wyniki i takim solidnym po prostu. W Olimpii Elbląg jakiś czas temu dobry wynik, teraz w drużynie juniorów Górnika Zabrze też bardzo fajnie pracował, bo gdzieś z ostatnich miejsc tabeli wywindował tę drużynę na górę. Rozmawiałem też z prezesem Odry Opole, podpytywałem troszkę o kulisy tej decyzji i też mówił, że tutaj jest to znana postać w regionie. Oni w Opolu chcą troszkę bardziej stawiać na to przywiązanie do regionu. W ostatnim czasie mają troszkę chłopaków z Akademii, którzy się przebijają do pierwszej drużyny, więc jest to jakaś naturalna kolej rzeczy. I też prezes mi mówił, że nie szli na pewno tak, w taką narrację, że muszą zmienić trenera, dlatego że w poprzednim sezonie były baraże, a teraz te baraże im się oddaliły, że nie było takich planów powtórzenia tego wyniku, ale też uznał, że po prostu wystarczająco dużo czasu minęło, żeby stwierdzić, że ta drużyna może grać o coś więcej niż gra teraz. Pytałem tak, jakby wycenił skład Odry Opole tak na miejsce w tabeli. Mówi, że taka górna połówka, ale bez jakiegoś tam szalenia, nie że 1-6, tylko tak bardziej 8-10 bym powiedział. Więc no jest to jakiś naturalny ruch w Opolu. Mnie trochę trenera pewnie szkoda, dlatego że on tam wykonywał niezłą robotę, ale wydaje mi się, że tam też już jakaś formuła może się wyczerpała, może brakowało trenerowi Plewni też jakiegoś takiego asystenta, który by mu trochę pomógł w tej pracy, bo skoro już kilka tygodni temu on sam gdzieś mówił o dymisji, stawiał sobie ultimatum jakieś, no to było widać, że chyba jemu samemu brakuje trochę wiary w to, jak ma wyglądać Odra. No zobaczymy, ciekawy wybór. Na pewno tam też nie będzie jakiegoś wielkiego konfliktu między zwolnionym trenerem a klubem. Widziałem, że nawet w katowickim sporcie prezes deklarował, że trener może w klubie zostać w jakiejś innej roli, gdzieś można poszukać dla niego czegoś nowego. Bo to też jest zasłużona postać dla Odry. On przejmował klub w takim też trudnym, specyficznym momencie po trenerze Rumaku, kiedy zainwestowano duże pieniądze. Uh-huh. To się nie spłaciło, a on zrobił najlepszy wynik w historii w ostatnim okresie, czyli te miejsca barażowe. No zawsze jest taki smutek, że trener idzie, jest wszystko dobrze, wszyscy go chwalą, nagle coś tam się psuje i trenera wyrzucają. To jest ciekawe, co powiedziałeś, że może zamiast zwolnienia pierwszego trenera i mianowania asystentem, teraz asystent będzie pierwszym trenerem, zrobić właśnie coś takiego, żeby wesprzeć trenera, nie idzie, dajmy mu jeszcze jednego asystenta, czy dajmy mu kogoś, który te słabsze rzeczy, których trener w tym jest, powiedzmy, gorszy, czy w analizie, czy w przygotowaniu motorycznym, kogoś jakiś, mu po prostu dołożyć. Jakaś konfrontacja, jakaś świeża myśl w tym wszystkim, bo samemu... No spojrzenie z zewnątrz, nie? Słuchajcie, w tym wszystkim najważniejsza jest percepcja na to, co będzie
później w przyszłości. Okej, jest trener Nocoń, ale ja mam wrażenie, zresztą Szymon sam powiedziałeś, że to jest trener na tą Ekstraklasę jeszcze nie. A ja odnoszę wrażenie, że Wodrze Opole na razie jest czekanie na budowę, jak budowa stadionu się skończy, jak już stadion będzie stał. To już od wielu lat ta budowa zakręciła. Już coś się wyłania. I ja myślę, że jak ten stadion powstanie, nagle w klubie stwierdzą, dobra, musimy powalczyć o Ekstraklasę i co? I będziemy zmieniać trenera, bo ten trener był wystarczający tylko i wyłącznie na to, żeby uratować Odrę. A to myślisz, że stadion będzie za miesiąc? Ale to może też... Ale drużynę też się nie buduje trenerze w miesiąc. Ja czasami uważam, że warto poczekać, bo też nie ma co się wychylać. Trener, prezes mi przyznawał, że budżet w tamtym momencie, to było w rok temu, to było mniej więcej 10 miejsce, wynik w lidze 5, więc to był wynik ponad stan. I w tym momencie też budżet jest jakimś 10 miejscem, więc no też ciężko planować aż tak do przodu, że za kilka lat będzie ta Ekstraklasa i już trenera podniosą. Ale trudnie. To mi chodzi bardziej o to, żeby razem ze stadionem zacząć budować drużynę z taką naprawdę myślą, że rzeczywiście my zrobimy sobie podstawy teraz, powalczymy o to utrzymanie. Gdzie, umówmy się, na dzień dzisiejszy Odra Opole wcale nie ma takiego składu, jak popatrzymy w tabelę. No dobra, zasługują na to miejsce, bo jest tam kilku ciekawych zawodników. Uświadamiasz, tam mi, że warto mieć ideę, rzeczywiście. Panowie, tam jest... idea jest też taka. Szymon, ostatnie zdanie? Tak, ostatnie zdanie, bo chciałem zwrócić uwagę na terminarz Odry, gdzie kolejna runda będzie się zaczynała od wyjazdu, więc faktycznie, jak to określił mój kolega, z którym rozmawiałem, przestało się robić zabawnie tam. Mówiliście o Ekstraklasie. Ekstraklasę można oglądać Kanal Plus online. 20 zł za pierwsze 3 miesiące. Możecie oczywiście mieć ten Kanal Plus i oglądać tę Ekstraklasę, a po wszelkie szczegóły wejdźcie sobie w link do tego filmu, w opisie do tego filmu. Wasze jedenastki. No, o Stali nic nie porozmawialiśmy. No to teraz przy okazji Stali. Masz kogoś ze Stali w jedenastce, Rafał? Oczywiście. No to proszę bardzo. No. Zaczynamy od Rafała Grodzickiego, jego jedenastka. Już tyle rozmawiali, że... Kolejki. Stali jest dosyć częstym gościem. Mam rzeczywiście. Dwóch no i mamy nawet dwóch piłkarzy Stali. Stali Rzeszów. Przede wszystkim Łukasz Góra zaimponował akcją, gdzie strzelił bramkę. Taki, jak to kiedyś Mati Borek nawet do mnie powiedział w meczu eliminacji Ligi Europy, bodajże w Ruchu. Aha. Polski Lucio. Przepraszam. On zainicjował fajnie tą akcję już w środkowej strefie boiska. Zagrał do Lejarki. Kapitalna akcja. Naprawdę bardzo fajna akcja. W większości o tych zawodnikach wszystkich powiedziałem, bo Pindrocha pochwaliłem, Kryeziu, pochwaliłem Janotę, Czubaka. Mroziński, absolutnie, to jest no ta seria cały czas, jest po pierwsze seria, po drugie no też grający tak solidnie w defensywie, więc no ale wiadomo, bramka spowodowała to, że o nim możemy mówić i możemy go wrzucać do tych jedenastek. Kryeziu to jest człowiek nieoczywisty, który, zresztą to powiedziałem, który zaczyna fajnie wyglądać w Górniku Łęczna, staje się takim pomostem między atakiem a pomocą. To jest talent z Football Managera, więc... Kryeziu. Tak jest. Tak. Mhm. Janota odradza się, ta jego nieszablonowość, to co ma takiego naturalnego, lubi wchodzić w wolne strefy, lubi te pojedynki. Ciąg na bramkę od młodości. I dokładnie. Swojej, no i przede wszystkim Janczukowicz. To był taki może nieoczywisty bohater, albo oczywisty, bo strzelił bramkę, ale to był chłopak naprawdę wyróżniający się, walczący do ostatniej chwili. Zresztą w ŁKS-ie bardzo często pojawiają się zawodnicy, tacy właśnie młodzi, którzy w pewnym momencie chcą wziąć ciężar gry na siebie, gdzieś piłka ich po prostu szuka w polu karnym i trafiają do tej bramki. O Czubaku i Hajdarym chyba się nie muszę wypowiadać. No, oczywiste. Klasa sama w sobie. Myślę, że Andrzeja Prokić to samo. To jest taki naprawdę motor napędowy Stali Rzeszów. Nawet jak Stal przegrywała mecze, to widać było tą jakość Prokicza w ofensywie w każdym spotkaniu. Teraz strzelił dwie bramki. I to też nie były łatwe sytuacje, z których te bramki padły, bo druga bramka lewą nogą, odkręcająca się piłka i strzał po dalszym słupku, ale przede wszystkim ta pierwsza. Ja nawet oglądałem kilka razy tą sytuację, czy to, aby na pewno on to strzelił, bo przede wszystkim świetne podanie od Michalika, rewelacyjne takie w angielskim stylu między bramkarza a napastników na dalszy słupek i Proki to świetnie skończył.
trener Marcin Sasal, ile tutaj będzie zmian, jeżeli chodzi o niedużo. 11? Niedużo, no bo jeśli chodzi o Arkę, to wiadomo, Czubak Hajdary to chyba obowiązek, bo... Oczywiście w stylu klasycznym prezentujemy, żeby była jasność. Klasycznym, takim mieszanym, tak? Bo trochę grafiki, ale no trochę... Właśnie widzę, że to jakieś coś dodałeś, nowy element. Coś tam sobie wymyśliłem innego. Jasne. Więc na pewno Czubak Hajdary, ale ja bym dodał tutaj Adamczyka, bo myślę, że to jakby w środek pomocy Arki Janek Gol, który naprawdę robi dobrą robotę, już go też chwaliłem, ale tutaj też Adamczyk naprawdę dużo pracuje, żeby tę sytuację Arka stwarzała. Wyróżniam też Radwańskiego z Brookbetu, bo uważam, że był najlepszym zawodnikiem tego meczu. Prokić już mówiliśmy tutaj i rzeczywiście jak najbardziej. Zaimponował mi Antonik z Resowi, bo wszedł w 60 tam którejś minucie i naprawdę zrobił robotę. Zrobił robotę, ja lubię coś takiego, jeżeli zawodnik nawet nie jest w pierwszej jedenastce, ale wchodzi i zostawia serce i zostawia zdrowie, ale i też umiejętności pokazuje coś, to warto to docenić i ja na pewno doceniam. Bramka dla Zagłębia Jączego. Ja tu jeszcze chcę jedną rzecz. Nie wiem, czy ktokolwiek was taką maskę miał, zakładał. Grałem. Naprawdę, naprawdę niewiele widać. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Bo... Ale też strzeliłem bramkę w niej. No widzisz, no ale to bo zamykasz... Zyskuje się pewności siebie. Zamykasz oczy przy uderzaniu głową, no ale, ale to naprawdę ta maska ogranicza i rzeczywiście tutaj trzeba docenić środkowego obrońcę. Mroziński, piąte trafienie w piątym kolejnym meczu i oby tak dalej. Łychowytko, który jest myślę, że bardzo solidnym zawodnikiem w Górniku i pozycja, na którą gra, na której gra przede wszystkim predyspynuje do tego, żeby zabezpieczać, żeby gdzieś tam przerywać, żeby pracować i tak dalej, a on jeszcze dodaje coś od siebie i tą jakość w ofensywie. I chyba to tyle. Plus bramkarz GKS-u Katowice Kudła. Oczywiście tą jedenastkę wysłałem przed meczem Pucharu z Górnikiem Zabrze, ale tam nie miał nic do powiedzenia, bo Podolski po prostu jakość dwa strzały i to jest raczej też wina jego Kudły kolegów, że dali mu tyle miejsca i czasu, żeby uderzył, ale myślę, że to jest też sukces tego bramkarza, że GKS jest tak wysoko w tabeli, bo grać na zero z tyłu, to trzeba grać z dobrym bramkarzem. Szymon Janczyk, Szymon, ilu ty nowych piłkarzy do tej jedenastki zaciągnąłeś? Myślę, że wiele nazwisk się powtarza, zwłaszcza też z tą pierwszą jedenastką Rafała. Na pewno troszkę się posiłkowałem też tymi liczbami. Pindroch, bardzo dobre spotkanie, to już mówiliśmy wcześniej o tym, jak się przyczynił do dobrego wyniku Resowi. Góra też poza bramką miał asystent drugiego stopnia, więc tutaj faktycznie tak. W ofensywie się wyróżniał. Bugajdis, bardzo fajny mecz, bardzo fajny występ. Myślę, że taki troszkę w stylu jego najlepszych meczów w Chrobrym Głogów, bo no swego czasu też dużo dawał tej drużynie. A propos Chrobrego, taka jeszcze obserwacja odnośnie Bochnaka. Mhm. Lech Poznań chyba chciałby wyszukiwać skrzydłowych tak dobrze jak Chrobry, bo zawsze miał z tym Poznań a w Chrobrym od dłuższego czasu jest dobra pasa po prostu, bo był Banaszewski, był Kozak, Dominik Piła, każdy z nich robił liczby, każdy z nich się wyróżniał na tle pierwszej ligi i teraz Mateusz Bochnak przyjmuje tę pałeczkę, myślę, że taki kandydat pewnie do jedenastki całej rundy. Wracając do defensywy, Adamski też solidny występ, sporo wygranych pojedynków. Udział w ofensywie. Damian Spozień też tutaj niezłe zawody zagrał. Adam Radwański, chyba najbardziej aktywny zawodnik tego meczu. Palony przez trenera wcześniej. Brookbetu z Wisłą, tak, dokładnie. No bo też miał 11 progresywnych rajdów, 5 strzałów, także jeśli coś tam się działo, to głównie za jego sprawką. Dawid Olejarka, asysta drugiego stopnia. Też taki ciekawy, młody zawodnik, który myślę, że jeszcze w Ekstraklasie pewnie zaistnieje, bo ma ku temu predyspozycję. Ofensywy pewnie nie muszę tłumaczyć nawet, bo tutaj Prokić, Biliński, Czubak to jest taki zestaw, który liczbami opowiedział wszystko o swojej postawie w tej kolejce. Skoro o liczbach mowa, zobaczmy jak wygląda zestaw par na przyszłą kolejkę. Tam chyba z liczby będą godziny, tak w sumie, więc dużo tych liczb nie będzie, więcej liter. Kolejna kolejka, 15. No mówiłem, że są godziny, więc są i liczby. Mecz, na który wy najbardziej czekacie w ten weekend?
No ciężko taki jednoznacznie mecz. No, bo były takie kolejki, gdzie kilka wskazywaliśmy, a w tej? Tutaj się tak wszystko porozkładało, więc... Ja no Wisła pod Beskidzie to jest takie spotkanie, które pewnie sporo też powie o Wiśle, zwłaszcza, że w jakimś stopniu udało im się przełamać. Może nie do końca, bo to nie było zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, ale pewnie też w jakimś stopniu pomoże to trenerowi Sobolewskiemu, pomoże może Sisek, który w końcu trafił do siatki, więc też jakieś... Mówi, że pucharze Polski. Jakbym miał coś wybrać, to chciałbym zobaczyć, jak sobie Resovia poradzi z bardzo dobrym zespołem, czyli z ŁKS-em, czy ta pasa i to szczęście, które w tej chwili jest, czy to się przełoży na dobry wynik, bo ŁKS jest naprawdę zespołem bardzo dobrze grającym. No słuchajcie, no, dla mnie każdego dnia mamy fajne spotkanie. Dzisiaj Odra z nowym trenerem, więc już zobaczymy. Nowe rozdanie, tak. Co się tam dzieje, czy rzeczywiście ruch jest w kryzysie, czy to był przypadek. Mamy Wisłę z Podbeskidziem jak najbardziej. W sobotę, w niedzielę Resovia ŁKS, gdzie uważam Resovia, której idzie, gra z drużyną, która ma dużo jakości. To też powinno być niezłe spotkanie. I na samym końcu poniedziałek. Najlepsza obrona. Kowalem, bo Kowala ostatnio nie było, więc... najlepsza obrona i drużyna, która gra futbol na tak... najlepiej broniąca drużyna, przepraszam, GKS Katowice i Stal Rzeszów, która jeśli chodzi o ofensywę, nic nie zmienia, chce strzelać bramki, chce grać na atak. Więc w każdy dzień mamy coś dużo ciekawego. Dużo płynów trzeba będzie. Na ten... Dużo. To jeszcze rzut oka na Puchar Polski, bo mamy 4 zespoły z pierwszej ligi w 1/8 finału Pucharu Polski i tak się złożyło, że no, nieźle sobie poradziło kilka zespołów. Jest Resovia, jest Górnik Łęczna, jest Wisła Kraków i jest Sandecja. Komu dajecie największe szanse w tych parach, z tych pierwszoligowców? Pewnie Resovia się ucieszyła, że te mecze są jeszcze rozgrywane jesienią i będzie mogła na tej fali dojść do ćwierćfinału, bo dla nich to też zastrzyk gotówki byłby spory. Ja bym Sandecji nie przekreślał tutaj. Ze Śląskiem? Ale bardzo ciekawy mecz dla mnie. Może nawet się wybiorę do Lublina, bo tutaj taka konfrontacja świeżej myśli trenerskiej Gonzalo Fejo z Wisłą Kraków, który zresztą przed laty pracował nie w roli pierwszego trenera, ale był tam, więc... Też ciekawe. Tak uważam, że z tych 4 drużyn pierwszoligowych najciekawiej powinno być w Lublinie, gdzie Motor w tej edycji Pucharu naprawdę fajnie sobie radzi. Fajnie grają w piłkę i to nie jest powiedziane, że Wisła Kraków pojedzie tam jako faworyt i zrobi swoje od tak. No nie, no jak patrzyliśmy nawet na skład Wisły z tego meczu pucharowego, to tak, szczerze mówiąc, mało ekskluzywnie to wyglądało. Panowie, za to ekskluzywny był skład gości w studio. Bardzo wam dzisiaj za tę dyskusję dziękuję. Trener Marcin Sasal. Dziękuję bardzo. Rafał Grodzicki. Dziękuję. Szymon Janczyk. Dziękuję. Bądźcie z nami także za tydzień. Oglądajcie swój klub w pierwszej lidze. W ten weekend za tydzień się widzimy. Do zobaczenia. Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go.